Nazywam się Zuza Stańska. Od 3 lat prowadzę firmę Muzeum, która robi różne technologie dla muzeów i instytucji kultury, a od 2,5 roku robię aplikację mobilną Daily AR, która codziennie pokazuje jedno dzieło sztuki z krótką historią na jego temat. Akurat znam programistów i znam designerów, więc to było łatwe. I wydałam ostatnie pieniądze, jakie miałam, jakieś oszczędności na to. Ale nie była to droga rzecz, bo jest to bardzo prosta aplikacja. Jej pierwsza wersja była potwornie prosta. Zaskakująco ona zaczęła chwytać. Jakby podchwyciły ją media zagraniczne, jakieś blogi, które opisywały aplikacje, startupy. I aplikacja ma 200 tysięcy użytkowników na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych. Zespół Daily Art tworzył 2 osoby na stałe i 3, jak jest potrzeba. 2 osoby stałe to ja, jak piszę teksty i generalnie zajmuję się marketingiem na przykład, bo promocją. I Justynka, która zajmuje się mediami społecznościowymi, partnerstwami z muzeami. A jak jest potrzeba, to biorę programistów i designera i dobudowujemy jakieś nowe rzeczy. Zawsze wyzwaniem są pieniądze. Na przykład teraz chcę w ogóle trochę ten Daily Art unowocześnić, tam dobudować nowe rzeczy, też które pozwolą mi na zarabianie większych pieniędzy na tej aplikacji. No i muszę mieć skądś te pieniądze na start. Więc pieniądze zawsze są problemem, bo jakby cała reszta działa na szczęście. Więc pewnie się zgłoszę na Kickstartera, ale zobaczymy. Najbardziej mnie zaskoczyło to, że użytkownicy tej aplikacji są tak zaangażowani. Ktoś mi pisze, że czyta codziennie rano nowy opis z 9-letnią dziewczynką, z córką i że oni marzą, żeby pojechać do tych muzeów. No i dostajemy życzenia urodzinowe. Jakby aplikacja o sztuce, dostaje życzenia urodzinowe, to jest fajne. I jeżeli chcecie odpocząć 3 minuty w ciągu dnia, chcecie się trochę odkleić od pracy, rodziny, problemów, wystarczy włączyć Daily Art, zobaczyć to jedno dzieło sztuki, przeczytać ten króciutki opis czy historię i po prostu się zainspirować.